Witam ponownie, Tomasz Sakiewicz, Polityczna Kawa. Co Państwo słyszeli, to były wydarzenia z nadgranicy Imperium Brytyjskiego, nad którym nigdy podobno nie zachodzi słońce, ale trochę rozumu zaszło wczoraj. Natomiast dzisiaj będziemy, teraz w tej chwili będziemy dyskutować o tym, co dzieje się wokół Polski, na granicach Polski, na zachodniej i na wschodniej granicy, a będziemy rozmawiać z moimi gośćmi. Poseł Inicjatywy Polskiej, Klub Koalicja Obywatelska, Katarzyna Piekarska. Witam pani poseł. Dzień dobry panie redaktorze i bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie do programu. I Adam Andruszkiewicz, minister Adam Andruszkiewicz, odpowiedzialny za cyfryzację, Prawo i Sprawiedliwość, poseł również. Witam serdecznie panie ministrze. Dzień dobry, kłaniam się panie redaktorze, witam państwa. Może zacznijmy od obrazka z piątku, demonstracja klubów Gazety Polskiej przed siedzibą przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. Za chwilę pokażemy ten obrazek. Prawie 1000 osób z klubów Gazety Polskiej, no, dosyć spontanicznie, bo w ostatniej chwili po ogłoszeniu sankcji zebrało się, przyjechali protestować przeciwko próbie wygaszenia Polski. Takie było hasło: nie wygasicie Polski. Manifestacji klubów Gazety Polskiej. Nie chcemy wyjść z Unii Europejskiej, ale chcemy Unii Europejskiej takiej, do takiej, do której wstępowaliśmy. Nie można tylnymi drzwiami zmieniać charakteru tej organizacji. To była organizacja współpracy gospodarczej, a oni chcą, żeby to była organizacja polityczna. W manifestacji wziął udział wiceminister Sebastian Kaleta. Zaznaczył, że w ostatnich miesiącach widzimy postępującą agresję polityczną instytucji europejskich wobec Polski. Gdyby ktoś wam próbował wmówić, że takie są traktaty, takie jest prawo unijne, kłamie. Dlaczego? Ponieważ nigdy wcześniej w historii Unii Europejskiej TSUE nie posuwał się tak daleko w stosunku do państwa członkowskiego. Zanim jakiekolwiek decyzje w zakresie jakichś środków tymczasowych, kar finansowych podejmował, miały lata sporów. A w Polsce wystarczy złożyć jeden wniosek, pyk, pani Rosalio de la Puerta czeka, by podpisać dokument. Delegacja klubów Gazety Polskiej przekazała przedstawicielstwu Komisji Europejskiej petycję sprzeciwiającą się likwidacji elektrowni w Turowie. TSUE wykracza poza swoje kompetencje. Nie ma prawnej możliwości traktatowej, aby ingerowała w podstawowe obszary bezpieczeństwa państw członkowskich. Bezpieczeństwo energetyczne i sytuacja z elektrownią w Turowie to jest właśnie jedno z takich obszarów podstawowych bezpieczeństw. Dzisiaj przede wszystkim chcemy pokazać, że nie zgadzamy się na jakiekolwiek narzucenie nam zasad przez Unię Europejską, że po prostu szanujemy swoją suwerenność, swoją wolność. Polskie granice są uświęcone krwią Polaków, którzy walczyli o te granice. I nie podoba nam się, żeby jakaś łobuzeria walczyła na naszych granicach i nam je odbierała. Przed siedzibą delegatury Komisji Europejskiej w Warszawie pojawili się przedstawiciele wielu stowarzyszeń zajmujących się obroną konstytucji, bezpieczeństwa narodowego oraz suwerenności państwa polskiego. Nasi rodzice, dziadkowie o tą jednak wolność od komunizmu walczyli, wywalczyli i my chcemy z tej wolności korzystać. Nie chcemy być podatni na decyzje, bezmyślne decyzje unijnych urzędników. Uczestnicy manifestacji przybyli z różnych, również najodleglejszych zakątków Polski. Nie będą nam mieszać w naszej Polsce i w naszej gospodarce. I same napisy, które przygotowaliśmy, chyba wystarczająco świadczą, po co tu jesteśmy, prawda? Nie, no nie możemy sobie na to pozwolić po prostu. Dlatego mówimy TSUE nie. To nie pierwsza tego typu akcja klubowiczów Gazety Polskiej. W lipcu przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego odbyła się manifestacja pod hasłem Po stronie Polski, a w lutym 2020 roku demonstracja Kasta Basta. Aleksandra Robaczewska, Telewizja Republika. To wracamy teraz do może podstawowego pytania. Czy powinniśmy wykonać decyzję TSUE i zamknąć elektrownię w Turowie? Czy ta decyzja jest tak absurdalna, że bez względu na to, czy ona jest oparta na traktatach, czy nie, to ze względu na dobro Polski
nie powinniśmy jej wykonywać. Pani poseł. Panie redaktorze, bardzo trudno byłoby z dnia na dzień zamknąć kopalnię i myślę, że wszyscy sobie z tego zdają sprawę z różnych powodów i bezpieczeństwa energetycznego Polski, także miejsc pracy i tak dalej, i tak dalej. To jest jakby sprawa, która no chyba no nie podlega dyskusji. Natomiast czym innym jest to i nad tym boleję, że rząd wcześniej nie rozmawiał z rządem czeskim o tym, w jaki sposób załatwić ten spór graniczny z naszymi sąsiadami. Co więcej, z sąsiadami, z którymi mamy naprawdę, czy mieliśmy do tej pory, bardzo dobre relacje. I myślę, że można było to załatwić dużo wcześniej i żeby nie doprowadzać do takiej eskalacji tego konfliktu. Co więcej, no, słyszeliśmy już zapewnienia pana premiera Morawieckiego, że sytuacja jest już praktycznie załatwiona. Teraz się okazuje, że zupełnie nie jest załatwiona. Ale ja powiem tak, panie redaktorze, naprawdę trzymam kciuki za polski rząd, żeby jak najszybciej drogą dyplomatyczną, drogą rozmów, bo tego typu spory tak się powinno po prostu załatwiać. Zwłaszcza powiem jeszcze raz, z naszymi dobrymi sąsiadami, jakimi są Czesi, wszystko w temacie. No, trzymam kciuki, żeby naprawdę już ten spór załatwić. Panie ministrze, zanim pan odpowie na pytanie, dlaczego rząd nic nie robił wcześniej, no bo to trochę do pana pytanie jako przedstawiciela rządu, chociaż pan z innego resortu, to jeszcze chciałem się dowiedzieć, czy to, zdaje się, za tydzień są wybory w Czechach, jak dobrze pamiętam. Czy te wybory mogą coś zmienić, że będzie się łatwiej rozmawiało i po prostu przez ten tydzień musimy zagryźć zęby, ewentualnie odliczyć te 3,5 miliona euro. I do mnie pytanie? Znaczy to jest takie uzupełniające pytanie. Nie, teraz do pana ministra. Bo mówię do przedstawiciela rządu, jeżeli pani weszła do rządu, to bardzo proszę, ale nie, ale chyba jeszcze nie. Nie, do tego to raczej nie. Szanowni Państwo, no ja myślę, że rzeczywiście fakt, że w Czechach toczy się obecnie kampania wyborcza, z pewnością ma negatywny wpływ na te rozmowy, które są z Republiką Czeską przez nasz rząd prowadzone. I wiemy, że Czesi no, wykorzystują tą sytuację do własnej polityki wewnętrznej. I nie ukrywam, że z pewnością liczymy na to, że jak powiedział pan redaktor, w momencie, kiedy te wybory zostaną już rozstrzygnięte i karty wyborcze zostaną zliczone, będziemy wiedzieli po pierwsze, z kim w Czechach rozmawiać, a po drugie, że no, ta sprawa już przestanie być używana wewnętrznie na użytek właśnie czeski. Ja bym tutaj chciał wejść w polemikę z panią poseł, bo mi jest bardzo przykro słuchać, kiedy z jednej strony oczywiście dziękuję za to, kiedy przedstawiciele opozycji wspierają tutaj rząd, mówią, że trzymają kciuki, to na pewno za to trzeba podziękować, ale z drugiej strony ja rzadko słyszę ze strony opozycji głosy krytyczne wobec na przykład Czechów. Tylko raczej widzę, że ta sprawa jest całkowicie jakby zarzucana Polsce i polskiemu rządowi, że to jest całkowicie nasza wina. A to jest nieprawda, dlatego że Czesi, szanowni państwo, w ostatniej chwili bardzo mocno eskalują swoje żądania, które wynoszą na poziom wręcz absurdalny. Dlatego, że w ostatniej chwili rząd czeski zaproponował Polsce, gdzie umowa praktycznie już była dogadana, można powiedzieć, z Czechami, aby wpisać tam jeden z punktów, który by uniemożliwiał wypowiedzenie tejże umowy bilateralnej pomiędzy Polską a Czechami. No, w praktyce międzynarodowej, jeśli chodzi o równe podmioty bilateralne, które rozmawiają, które w sposób partnerski ustanawiają swoje umowy między sobą, niespotykane jest to, aby zawierał się tam punkt, który zabrania wypowiedzi taką umowę. No to jest, szanowni państwo, niedopuszczalne i absolutnie Polska na to się nie może zgodzić, ale absolutnie także polska oferta jest ciągle na stole i mamy nadzieję, że niebawem Czesi sięgną po rozum do głowy tak, że przestaną eskalować te żądania, a do Brukseli no niestety musimy odpowiedzieć, że tutaj absolutnie te żądania są całkowicie irracjonalne i nikt nie zamierza w Polsce wygaszać kopalni tylko dlatego, że tak postanawia sędzia czy jakiś urzędnik czeski. No tak, tylko jeżeli można odpowiedzieć mojemu szanownemu przedmówcy, no to powiem tak, no ja bardziej się odnoszę do rządu polskiego niż czeskiego, no bo jestem polską obywatelką i to jest w jakimś sensie mój rząd, chociaż na niego nie głosowałam i bardzo często z nim się nie zgadzam, natomiast na czeski rząd nie mam żadnego wpływu, więc patrzę na to, co robi nasz rząd polski i ubolewam, że niestety zaczął poważnie traktować tę kwestię dopiero wtedy, kiedy nałożono środki tymczasowe.
Pani poseł, pani jak widzę jest nad wyraz skromną osobą, ale może niesłusznie, bo jest pani jednak poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Wiemy o tym, że w czeskim parlamencie zasiadają także przedstawiciele nurtu, który pewnie ideowo jest pani bliższy, więc pani także spokojnie się chce się zaangażować. Myślę, że można rozmawiać z posłami czeskimi, aby im także polski punkt widzenia wyjaśnić. Ja myślę, przyjmuję że jako dobrą monetę, bo chciałem przejść do drugiego. Uważa pan, że mam wpływ na rząd czy parlament czeski. Chciałem przejść do drugiego tematu, ponieważ tutaj nieoczekiwanie dosyć mocno się państwo ze sobą zgadzają. W każdym razie już nie ma, nie słyszę, że trzeba zamykać natychmiast elektrownię. To jest bardzo dobre, bo dla wielu ludzi, dla dziesiątek tysięcy ludzi to byłaby absolutna tragedia. Tym bardziej, no, ale że ten blok, od którego się zaczęło, jest najnowocześniejszy. Najnowocześniejszy, najbardziej ekologiczny, a inne stare nie zamykają. No ale teraz chciałem przejść do tematu, który wzbudził tak wielkie emocje, również pani poseł, czyli stan wyjątkowy przedłużony o 60 dni. To zobaczymy, co będzie za 60 dni. Rzeczywiście mamy chyba większą wojnę w polskim parlamencie, chociaż już nie małą na polskiej granicy. Zobaczmy, co się działo. Od maja do czerwca, do sierpnia było 46 przelotów bezpośrednio z Bagdadu do Mińska. Uruchomiono specjalną linię. Na pokładach tych samolotów przewieziono 10 tysięcy osób do Mińska. Te osoby zwerbowane w Iraku płaciły już tam pierwsze pieniądze w biurach podróży, irackich i białoruskich biurach podróży. Kaucja za tę podróż to jest 4000 dolarów. Tyle płaci się w Iraku za umożliwienie im przejścia na teren Unii Europejskiej. Jak się nie uda i migrant wraca, odzyskuje te pieniądze. Takie są zasady gry. Dzięki zabiegom dyplomatycznym, żebyście państwo wiedzieli, z jaką sytuacją mamy miejsca, udało się w pierwszej połowie sierpnia zablokować loty z Bagdadu do Mińska. Ale co się dzieje dalej? Natychmiast uruchomiono nowe połączenia lotnicze między Bagdadem a Stambułem, a potem między Stambułem a Mińskiem. W tej chwili 28 lotów tygodniowo odbywa się ze Stambułu do Mińska. 28 lotów tygodniowo. W każdym z tych samolotów kilkaset miejsc. Takie są sytuacje, takie są realia. Czyli 65% z osób zatrzymanych, które są w ośrodkach, to są obywatele Iraku. Jeżeli chodzi o to, czy to są mężczyźni, czy dzieci i kobiety. Są i tacy, ale statystycznie ponad połowa są to młodzi mężczyźni, samotni mężczyźni bez rodzin, 20-30-letni. No nie pokazywaliśmy już tych wielkich emocji, krzyków i tak dalej, bo to jest trochę znęcanie się nad parlamentem, co się wydarzyło. Mamy w sumie kilka minut, więc prosiłbym o zwięzłe wypowiedzi, ale tym razem odwrócę kolejność. Pani poseł Piekarska zapytała rząd, gdzie są te dzieci, jak są dzieci przewiezione do ośrodka. No może pan minister odpowie, gdzie są te dzieci, które przewieziono do ośrodka. Znaczy, no po pierwsze, z tego co widziałem, nawet najnowsze obrazki, to w ośrodkach dla uchodźców także znajdują się dzieci, jak domniemuję, z tej granicy polsko-białoruskiej. A po drugie, widziałem także oświadczenie Polskiej Straży Granicznej, która stwierdziła, że rodziny, które dzieci z rodzicami, czy rodziny, które nielegalnie przekroczyły polską granicę, korzystając właśnie z tego transferu organizowanego przez białorusko-rosyjskie służby, nie chciały składać wniosku azyl o pomoc międzynarodową, tylko chciały jechać prosto do Niemiec. W związku z powyższym, no, polskie służby, tak twierdzi Straż Graniczna, jakby odprowadziły te osoby do kraju, w którym przybywają legalnie obecnie na podstawie wizy, czyli na Białoruś. No, szanowni państwo, naprawdę jesteśmy krajem poważnym jako Rzeczpospolita Polska. Absolutnie nie możemy pozwolić na to, żeby pokazać całemu światu, także Białorusi, Rosji, ale także krajom arabskim, że polska granica jest nieszczelna, że każdy może tutaj sobie przyjechać, przekroczyć ją bez, jakby pomijając wszelkie procedury i może przez Polskę wędrować dalej, na przykład po Unii Europejskiej, a być może wśród tych ludzi także znajdą się osoby niebezpieczne. Ja nas osobiście, jako mieszkaniec województwa podlaskiego, panie redaktorze, nie życzę sobie, żeby granica z Białorusią była nieszczelna, żeby do nas przyjmowano tysiące nielegalnych imigrantów. I proszę mi wierzyć, że mieszkańcy naszego województwa są wdzięczni Wojsku Polskiemu i Straży Granicznej za to, że tak dobrze ochraniają nasze granice.
Pani poseł, tak szczerze, czy pani by chciała, żeby tutaj każdy wszedł stamtąd, kto chce wejść? No bo w zasadzie sprawa jest zero-jedynkowa. Albo otwieramy granice i niech idą jak chcą, albo pozwalamy przejść tylko przez przejścia graniczne i wtedy mamy kontrolę nad tym, co się dzieje. Ale w którym momencie, znaczy w którym momencie, panie redaktorze, mojej działalności w ostatnich moich wystąpieniach w ogóle powiedziałam, że chciałabym przyjąć wszystkich imigrantów w Polsce? Nigdy niczego takiego nie powiedziałam. Moje pytanie dotyczyło tej czwórki dzieci, ponieważ te dzieci były pod opieką państwa polskiego, ponieważ zostały zatrzymane przez naszą Straż Graniczną, naszą polską Straż Graniczną. I w związku z tym pytałam, gdzie są. Pani rzecznik powiedziała w jednej ze stacji radiowych, rzecznik Straży Granicznej, łamiącym się głosem, że zostały odprowadzone na linię graniczną, czyli de facto do lasu. Biorąc pod uwagę, jak spada temperatura w nocy, to być może jest wysłanie tych dzieci na pewną śmierć. Można to było załatwić inaczej. Ja od razu powiem tak, naprawdę polskie przepisy imigracyjne, to są przepisy, które są zgodne z przepisami unijnymi i w ogóle to są bardzo dobre przepisy. Jest coś takiego jak odmowa wjazdu na terytorium Polski. To funkcjonuje cały czas, funkcjonowało wcześniej. Jest wydawanych bardzo wiele decyzji, tylko że wtedy odprowadza się albo na punkt graniczny, z którego to osoby przyszły, albo wsadza w samolot i deportuje do kraju, z którego przyjechały. Jeżeli przyjmuje się, że te osoby miały zalegalizowaną sytuację, no według informacji Straży Granicznej, zalegalizowaną sytuacją swojego pobytu na Białorusi, to powinny zostać odesłane na Białoruś, ale nie przez las, tylko w sposób humanitarny, tak jak to się załatwi i tak jak pozwalają nasze procedury. Podobnie ja w ogóle chyba wyżej oceniam naszą Straż Graniczną niż rząd, bo uważam, że nasza Straż Graniczna, tak jak sobie dawała radę, tak nadal by sobie dawała radę bez wprowadzenia stanu wyjątkowego. Bo to nie są jakieś nadzwyczajne sytuacje. I również wcześniej mieliśmy do czynienia z nielegalną imigracją. I myślę, że naprawdę nasza Straż Graniczna nieźle sobie tutaj dawała radę. Ale może ja wyżej oceniam Straż Graniczną niż po prostu nasz rząd. A moje pytanie, bo pewnie pan o to też zapyta i moja taka reakcja, jestem w ogóle osobą niezwykle spokojną i ludzie, którzy mnie znają, widzą, że ja się denerwuję raz na 30 lat może, no i to był ten moment, ponieważ usłyszałam z drugiej strony... To był ten właśnie raz, także 30 lat mamy spokój następny, jeśli oczywiście dożyję. Ale mówiąc poważnie, ponieważ usłyszałam z drugiej strony taki, nawet nie śmiech, tylko taki rechot. Ja myślę, że to w ogóle nie jest sytuacja, która jest śmieszna. I jeszcze powiem jedno słowo. Uważam, że najpoważniejsza debata, jaka w ogóle się odbyła w sprawie sytuacji na granicy, to była dyskusja na Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, która odbywała się w trybie tajnym. Ja niestety nie mogę powiedzieć, co tam się wtedy, znaczy jakie informacje były podawane, ale naprawdę była to wtedy dobra, merytoryczna dyskusja. Niestety to, co się dzieje w tej sprawie w trybie jawnym, nie wygląda poważnie. Też oczekuję od pana prezydenta, także mojego prezydenta, bo to jest prezydent mojego państwa i choć na niego nie głosowałam i też wielokrotnie nie zgadzam się z tym, co mówi, to jest to, traktuję to w ten sposób, że jest to mój prezydent. Więc oczekuję od mojego prezydenta, pana Andrzeja Dudy, że zwoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego. I po prostu poważnie strona rządowa, pan prezydent, zacznie rozmawiać z opozycją na ten temat i wciągać też opozycję tutaj w to współdziałanie. Bo ja mam wrażenie, że to wygląda trochę niepoważnie, a zdaję sobie sprawę i wszyscy sobie zdajemy, że sytuacja jest poważna i nikt nie ma złudzeń co do Łukaszenki, że jest to po prostu zwyczajny międzynarodowy bandyta. I tutaj to bardzo ważne zdanie, bo może to jest rzeczywiście taka odrobina zdrowego rozsądku, że jednak w opozycji ktoś mówi, że sytuacja jest poważna, bo jest poważna. Ale wszyscy mówią, ma pan 30 panie sekund. Redaktorze. Ma pan 30 sekund na koniec. Pan się zajmuje bezpieczeństwem cyfrowym. Wcześniej mieliśmy ataki cybernetyczne, teraz ataki już przy pomocy żywych tarcz, przy pomocy ludzi. Czy to zagrożenie, jak w ocenie państwa, służb, ja rozumiem, że rzeczy są tajne, ale może byśmy mogli dowiedzieć, czy to zagrożenie będzie narastać i będzie też na innych polach się odbywało, czy to jest już kulminacja tego ataku?
Niestety obawiamy się, że musimy się spodziewać eskalacji tego konfliktu. Po pierwsze, cyberataki ze wschodniego kierunku są dalej prowadzone na polskie państwo. Po drugie, stan wyjątkowy był konieczny. Widzieliśmy, że na przykład nie pani poseł, ale kolega klubowy, pani poseł z Koalicji Obywatelskiej, pan poseł Sterczewski biegał pomiędzy strażnikami granicznymi, chociażby urządzając cyrk niestety na granicy, więc w związku z powyższym musieliśmy to przeciąć. A po drugie, panie redaktorze, naprawdę opozycja musi zrozumieć, że jeśli mieszkańcy Iraku i innych tych państw zobaczą, że polska granica jest nieszczelna i my przyjmujemy te osoby, to będzie ich jeszcze więcej na granicy. Będzie jeszcze więcej kobiet i dzieci na granicy polskiej. I te osoby wtedy mogą po prostu także gdzieś przeprawiając się nielegalnie ginąć. Trzeba to zrozumieć. To nie jest wtedy droga. Potrzebna jest tutaj rozwaga i uspokojenie nastrojów już bez względu na to, kto skąd jest, bo sytuacja zostaje się rzeczywiście niebezpieczna już dla całego państwa, a w zasadzie też dla całej Unii Europejskiej. Wygląda na to, że to jest początek. Prawda, dla Unii, bo jesteśmy zewnętrzną granicą, dlatego warto zaprosić tam Frontex, chociażby, żeby obserwował, co się dzieje, i działania Łukaszenki. Musimy się przygotować niestety na najgorsze scenariusze. Będziemy kończyć, ale obiecuję, że wrócimy do tej rozmowy. Katarzyna Piekarska, poseł Koalicji Obywatelskiej, Inicjatywa Polska, minister Adam Andruszkiewicz, Prawo i Sprawiedliwość, a my za chwilę zobaczymy, jak to wszystko komentują media społecznościowe.